No, ja kręcę. Idziesz do góry. Tak, napieraj. Napieraj, tak. Serki z pasterki, sia la 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 la. Serki z pasterki, sia la 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 la. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Witają Was Wojciech Heliński, Emmentaler oraz Maciej Sokołowski, Gołda. Chcemy Was zaprosić dzisiaj na 16 przegląd filmów górskich imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju, które odbędzie się w dniach 20-25 września, czyli zarezerwujcie sobie czas od wtorku do niedzieli. A podczas przeglądu wiele atrakcji i uwaga, czy chcielibyście pojechać za darmo w Himalaje, tak jak my teraz? Tak jak my teraz chcielibyśmy pojechać. Podczas 16 przeglądu odbędzie się gra miejska, w której główną nagrodą będzie wycieczka do sanktuarium Annapurny, czyli do obozu bazowego pod jedną z najwyższych gór świata. Jest wiele atrakcji. Zobaczmy, co dzieje się w amfiteatrze. No to spadamy na przegląd. Spadamy. Na przeglądzie czeka nas 20 godzin filmów górskich z całego świata. Najlepsze filmy z festiwalu w Kendal, najlepsze filmy cyklu Rear Rock Tour i to świeżynki z 2011 roku. Dlatego pamiętajcie, w tym roku przegląd zaczynamy już od wtorku. Tak jest, od czwartku zaczynamy cykl Montana Incognita, czyli slajdy z najdzikszych, najwspanialszych gór świata. Będzie można spotkać się bezpośrednio z naszymi prelegentami i posłuchać i potem się ich wypytać, jak takie góry pojechać. I mamy też nowość, absolutną nowością na tegorocznym przeglądzie będzie cykl o tych, którzy podróżują z dziećmi, dla tych, którzy chcą podróżować z dziećmi, czyli... Czyli Króliczek Wędrowniczek, czyli 9 spotkań, 9 pokazów slajdów też z całego świata, 2 warsztaty o tym, jak się z dziećmi podróżuje i 2 pokazy specjalnie dla dzieci. Wszystko dla tych, którzy chcą podróżować również wtedy, kiedy pojawił się nowy członek rodziny. Albo wnuczek. Albo wnuczek. Będą też specjalni goście i już dla nich warto jest pojawić się w tym roku w Lądku. Tak jest. Będzie Dawo Karniczar, człowiek, który na nartach zjechał ze wszystkich szczytów zaliczanych do Korony Ziemi, w tym z Mount Everestu. Będzie organizator Elbrus Race, biegu na najwyższy szczyt Europy. Będzie Ola Dzik, będzie Anna Czerwińska, będzie Mieczysław Bieniek. Będzie z nami ekipa Solomon Sunto Team. To są biegacze, którzy wśród biegaczy górskich nie mają sobie równych w Polsce, w Europie, na świecie. A wieczorami? Wieczorami diaporamy, koncerty, imprezy. Czyli podsumujmy. Tam filmy górskie. Tam w kawiarni zdrojowej Montana Incognita, czyli pokaz slajdów z różnych gór świata. Tam Króliczek Wędrowniczek, czyli o tych, którzy podróżują z dziećmi. Tam przedszkole przeglądowe, czyli dla tych, którzy nie zabrali ze sobą babci lub dziadka, miejsce, gdzie można przechować dziecko. Piętro niżej, koncerty. Wystąpią legendarna undergroundowa Kariera z Wrocławia i przebojowa noc z coverami zespół Backdoor. A miejsce nazywa się, nie wiadomo dlaczego, Piekiełko. A jeszcze tutaj przed nami będziemy mieli jarmark sprzętu turystycznego, gdzie doskonały sprzęt w doskonałej cenie będzie na Was czekał. A w amfiteatrze zagra dla Was legenda czeskiej sceny punk, ska, rock, rock and roll, reggae i inne, Himi Gibis. Czyli co? Lubię to! Do zobaczenia na przeglądzie, do zobaczenia na www.przegląd.ladek.pl, do zobaczenia na Facebooku, polubcie nas, ale przede wszystkim nas odwiedźcie. 20-25 września, Lądek Zdrój, najbardziej górskie miejsce na świecie.